Cześć, nazywam się Karol Modzelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Dużo się działo w tym tygodniu. Soczyście, mięsiście. Zapraszam, zaczynamy. Raz na jakiś czas rodzi się człowiek, który jest jednostką wybitną. Człowiek, którego życie jest jak kometa, który przemknie przez nieboskłon, jakim jest historia naszego gatunku. Ale ten błysk komety odbija się potem przez kolejne pokolenia, albo przynajmniej do października. No więc jest gdzieś tam kobieta, która chciała kupić bilet autobusowy w Warszawie, ale niestety biletomat nie działał, a więc stwierdziła, że no trudno, to nie jej problem. Na co kanarzy ją złapali powiedzieli, że no to też nie jest ich problem. No i okazało się, że to sąd musi rozstrzygnąć, czyj to był problem. I sąd rozstrzygnął, przyznał rację naszej bohaterce. To, że biletomat nie działa, wpisany jest w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, czyli jest to problemem przewoźnika, a nie konsumenta, powiedziała adwokat Joanna Składowska, która reprezentowała pasażerkę w sądzie. Do tego sąd uznał, że konsument nie ma obowiązku posiadania aplikacji, przez którą można kupić bilet, bo prawo nie wymaga od nas posiadania smartfonów. I gdziekolwiek teraz jesteś, bohaterko, prawdopodobnie bez peleryny, miej świadomość tego, że gdzieś teraz w Polsce tysiące studentów wznoszą za Ciebie to aż za twoje zdrowie za pieniądze, które mieli odłożone na karty miejskie. I uwaga! To nie koniec rewelacji, jeżeli chodzi o komunikację zbiorową. Emocjonalne manewry zaliczyli pasażerowie pociągu relacji Poznań-Szklarska Poręba. Najpierw była ekscytacja, no bo jadą na narty, a poza tym, kto nie chciałby być w Szklarskiej Porębie? Potem ekscytacja zastąpił popłoch, bo ich pociąg nie mógł dotrzeć na miejsce. No ale wróciła ekscytacja, bo we Wrocławiu podstawiono autobus komunikacji zastępczej. No i ekscytacja zniknęła, bo nie wszystkim udało się zmieścić do tego autobusu, no ale w porządku, część z nich ruszyła dalej. No ale nie podjechali daleko, bo konduktor zorientował się, że nie sprawdził biletów przed odjazdem, więc autobus zawrócił z trasy z powrotem do Wrocławia. Gdzie sprawdzono bilety i wróciła ekscytacja. Szklarska poręba. Ekscytacja jednak ustąpiła, kiedy okazało się, że autobus zatrzymał się kilometr przed stacją. Na szczęście mieli narty. Ale nie było śniegu. I żebyśmy się rozumieli, ja broń Boże nie winie konduktora. On pewnie tak ma już tego wszystkiego serdecznie dosyć, bo ci na dole obrywają za to, że ci na górze nie są w stanie się zupełnie ogarnąć. Ja ostatnio miałem sytuację, gdzie rozmawiałem z konduktorem, zdążyłem na ostatnią chwilę na pociąg i widzę, że nie ma wagonu, w którym miałem mieć miejscówkę. I pytam go, przepraszam, dlaczego ten pociąg się nie zgadza? On na to: Proszę pana, ja 10 minut temu dowiedziałem się, że właśnie nam podmieni pociągi. To jest taki burdel, ja nie wiem, co się dzieje. Także współczuję wam też konduktorzy. No. PKP. Przygoda, kochani, przygoda. No i kończąc wiadomości z Uniwersum Komunikacji Zbiorowej, w Warszawie toast należy się pewnemu kierowcy. Kiedy do kobiety jadącej w autobusie dosiadł się jakiś zwyrol, który gapił się na jej miejsca intymne i nie reagował na uwagi, ta zwróciła się do pomoc do kierowcy, który zatrzymał autobus, wezwał policję i do czasu ich przyjazdu sam bronił kobietę przed tym zwyrolem. Toast dla tego pana kierowcę. I teraz, moi drodzy, pamiętacie, jak tydzień temu był fragment, gdzie, znaczy fragment, był film, w którym e, pracz, no, przymarzły mu jaja do szyn, to było w Stanach, no to przebijam, podbijam stawkę. nami mężczyzna, który odmroził ptaka. A dokładnie zimorodka. Biedaczysko, patrzcie, łapki mu przymarzły, a jakiś przechodzień mu pomógł. Co prawda w przeciwieństwie do kolejarza z zeszłego tygodnia ten przechodzień lekkomyślnie wyszedł bez termosa, ale ogrzał łapki zimorodka w efekcie uwalniając tego małego rozrabiaka. No i taka to piękna historia. Słuchajcie, by to tak sobie gadłado, przecież za chwilę walentynki. I klasycznie trzeba będzie słuchać. Jak się kogoś kocha, no to nie trzeba jednego dnia, żeby to udowadniać, będą mówić ci, którzy zapomnieli. Ja się teraz skupiam na rozwoju osobistym, to jest czas dla mnie, będą mówić ci, którzy nie mają z kim spędzać walentynek. I klasyczne wiem, że mówiłam, że nie musisz nic robić na walentynki, no ale mógłbyś coś zrobić. Ale ja nie w tej sprawie w ogóle. Bo jeśli jakaś osoba zakończyła z wami romantyczną relację, wcześniej tego nie konsultując, z wami, przez to kotuje się w was wiele emocji, które, gdyby mogły przybrać kształt, wyglądałyby jak tornado wściekłych nutri i kun. No to ogród zoologiczny w San Antonio ponownie wyszedł naprzeciw oczekiwań takich ludzi jak wy i umożliwia za symboliczną opłatą nadanie imienia byłej lub byłego dla karalucha, szczura albo główki kapusty, które potem zostaną zjedzone przez te zwierzęta. W zoo. I jest w ogóle opcja, że były albo była może dostać zdjęcie albo film z tego recitalu zemsty. W zeszłym roku skorzystało z tego 8 tysięcy osób z 30 różnych krajów. Teraz będzie o równowadze w naturze, bo natura nie lubi jej braku. Jeżeli gdzieś na świecie jakiś każo potknie się o próg, no to gdzieś z drugiej strony świata ktoś bardzo wysoki wyróżni głowę o futrynę. Tak działa natura. I jeżeli ktoś to nie wierzy, to proszę bardzo. W Honolulu na Hawajach Karolin Sasaki szła sobie z herbatą do salonu. Po czym wydarzyło się to? Nieopodal ich domu trwają prace wykopaliskowe, podczas których oderwał się ten głaz i z impetem przebił ogrodzenie, przejechał po aucie, przebił ścianę, potem kolejną ścianę i zatrzymał się na trzeciej. I ona miała niesamowicie dużo szczęścia. Dwa kroki dalej i już by tej herbaty nie doniosła. Skoro ona miała tyle szczęścia, to gdzieś tam, na drugim końcu świata, musiała być kobieta, która miała tego szczęścia odwrotnie proporcjonalnie. Jest taka. There are seven floors in this parking garage. Look at all of these fucking spaces, okay? Why did this fucking, single fucking lot have a fucking pipe Why? A teraz odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, przybić piątkę, obejrzeć program Afryka, to jest taka nowość którą mam w repertuarze, to w najbliższym czasie będę w Holandii. Na Amsterdam już nie ma biletów, na Rotterdam bodajże chyba też już nie ma. Zostały tylko na Eindhoven. No i ostatni weekend będę na Islandii. Zapraszam wszystkich serdecznie. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiliśmy dzbany i w tym tygodniu podium jest szerokie. Musi być szerokie, bo dzbanów jest bez liku. No, ale po kolei. W zeszłym tygodniu Sejm wprowadził zmiany w podatkach od spadków i darowizn. Największe kontrowersje wzbudził zapis, który opodatkowywał internetowe zbiórki czyli te, gdzie rodzina zbiera na odbudowę domu po pożarze albo na przykład na leczenie dziecka. I zbiórki powyżej kwoty 54 180 zł miały być opodatkowane, znaczy zostały opodatkowane. Czyli w praktyce, jeżeli jacyś rodzice dwoją się i troją, stają na rzęsach, żeby zebrać, załóżmy, milion złotych na leczenie dziecka, i kiedy się to w końcu udaje, to dowiadują się, że z tego muszą odłożyć 20% dla państwa. No to jest chamstwo. Sławomir Mencen z Konfederacji napisał PiS chce łupić małe, chore dzieci, wprowadzając podatek od zbiórek charytatywnych. Musisz sam zbierać pieniądze na leczenie dziecka, bo Państwowa Służba Zdrowia zawiodła? To podziel się zebraną kasą z państwem, Dziwi, że tylko Konfederacja była przeciwko tej ustawie. No, dziwi. Tym bardziej, że posłowie Konfederacji byli przeciwni pojedynczym poprawkom, po czym zagłosowali za przyjęciem całej ustawy, o której mowa i o której mówił Mencen. Panu Słowomirowi wytknięto hipokryzję, że albo nie wie o czym mówi, albo świadomie wprowadza ludzi w błąd. Paniec odpowiedział: Tak, przepraszam, zostałem wprowadzony w błąd. Konfederacja jako jedyna zagłosować przeciwko poprawce wprowadzającej ten zbójecki podatek, a potem przez nie uwagę. Poparła całość ustawy. Nic to nie zmienia w mojej ocenie sytuacji. <grystanie> I to się zgadza. To nie, nie zmienia, absolutnie nie zmienia tego, że tak jak byliście z tak jesteście dalej. I albo posłowie Konfederacji są hipokrytami, Którzy na co dzień krzyczą Jesteśmy po waszej stronie, drodzy obywatele, jesteśmy po waszej stronie? A potem, kiedy przychodzi do głosowania, to ściągają spodnie i schylają się przed pisem? Albo druga opcja: że czytanie ze zrozumieniem zapisów ustawy, na którą mają głosować, ich przerasta, a może ewentualnie wciśnięcie właściwego przycisku ich przerasta. Przecież, gdyby ich wypuścić na budowę, trzeba by im tłumaczyć, którą końcówkę szpadla się wbija w ziemię. Długo tłumaczyć. Swoją drogą, z takim poziomem narcyzmu, słowem rumencen uczyniłby jakiegoś psychologa bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Ale paradoksalnie jego narcyzm nie pozwala mu zauważyć, że ma problem z narcyzmem. A tak wyglądały wyniki głosowania za tą ustawą. Za przyjęciem całości projektu głosowało 225 posłów PiS. Trzech wstrzymało się od głosu: wszyscy posłowie koalicji polskiej, wszyscy z konfederacji, porozumienie, czy dwóch na trzech od Kukiza. Przeciw temu głosowała Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, czy PPS. No i kiedy zrobił się smród, bo media to wszystko wyciągnęły, Mateusz Morawiecki wybiegł i musiał ratować tą sytuację, no bo już zrobiła się nieciekawa dla nich, a więc stwierdził, że nie, oczywiście my się z tych zapisów absolutnie wycofujemy. A Piotr Kaleta z PiSu na antenie Polsat News powiedział, że w ogóle to wyszło tak, że tam wkradł się chochlik. Cały zapis w ustawie to był chochlik. To była najdłuższa literówka w historii Sejmu. Minuta ze zwierzakami i kłochą, no obniżenie ciśnienia. You're a good boy. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie. Jak zwykle jest to bardzo dobre pytanie. I uwaga, dzisiaj mam dobre wiadomości, bo tydzień temu nie zmieścił się do odcinka, ale Boston Dynamics wypuściło film. Boston Dynamics, czyli przypominam ta firma, w której są kolaboranci, którzy, to się jeszcze wyda, ale to z czasem, wypuścili film, w którym pokazują swojego robota, który pomaga na budowie. To jest ten film. Wygląda niepokojąco, owszem, ale dywersanci, którzy są tam po naszej stronie, wgrali mu tryb, tryb rosyjski, który odpowiada wartości tak zwanego bezpiecznego półtora promila, czyli wystarczająco mało, żeby Rosjanin jeszcze funkcjonował, ale na tyle dużo, żeby się nie rozpadł. A teraz proszę uwaga wszystkich, którzy jeszcze nie wynieśli choinki, który dzisiaj jest, już jest luty, jeszcze, uuu, kochanie, to długo, Tu już mam się pewnie kończą wymówki. Jest jeszcze jedna opcja. Opolska fundacja Pro Futuro słusznie zauważyła, że taką choinkę można podarować kozom i one będą przeszczęśliwe, słuchajcie, bo te igły są jak draże korsarze dla każdego, kto ma rozwinięte, wyrafinowane poczucie smaku. I kozę przyjmą tę choinkę z otwartymi ramionami jako przysmak, o ile nie jest spryskana czymś, co ją tam ma błyszczeć, i żeby miała igły, bo w zasadzie to one są tym przysmakiem. Lepiej dać choinkę kozie, niż żeby miał ją przejąć baran. Brown, przepraszam, Brown, chochlich yy, się wkradł, chodzi o Browna. Grzegorz Brown zapowietrzył się, widząc w budynku sądu choinkę, na której były bombki z napisami Konstytucja czy LGBT, bombki w barwach polskich i ukraińskich, więc wziął ją i wyrzucił. Znany prorosyjski działacz tłumaczył to potem, mówiąc, że robi to w ramach interwencji poselskiej, bo, cytat, choinka w tych barwach nie licuje z symbolem chrześcijaństwa, jaką jest. Tam się nic nie zgadza. Interwencja poselska to jest instrument kontrolny, który nakłada na instytucje publiczne obowiązek udzielenia posłowi informacji w terminie 14 dni. A to, co on zrobił, to jest wandalizm w czystej postaci. A po drugie, co ma funkcję posła do sprawdzania, czy choinka jest w duchu chrześcijaństwa, czy nie? Ten człowiek ewidentnie miał w swoim życiu epizod, gdzie jego mózg był zbyt długo niedotleniony. Może jak nurkował, dostał pustą butlę. A może dzieci na stołówce namówiły go, żeby trzymał głowę w zupie i sobie poszmy, w ramach żartu. Jest to zagadka niewarta naszego czasu. Idźmy dalej. No, bo teraz kronika kryminalna, czyli zgłębiamy, zwiedzamy. Zwiedzamy brzmi lepiej. Zwiedzamy się, szczególnie jeżeli mówimy o więzieniu. Tak, to lepiej jest zwiedzać. Zwiedzamy świat zbrodni i w tym tygodniu mam dla Was absolutnie niezwykłych kryminalistów. Zaczynamy od mężczyzny, który awanturował się w jednej z restauracji w Oleśnicy. Na miejsce została wezwana policja. Kiedy przyjechali na miejsce, mężczyzna stwierdził, że to już czas na niego. Wsiadł do ich pustego radiowozu i odjechał. Kilka patroli po pościgu zdołało go zatrzymać i aresztować. A teraz uwaga na koniec dwóch moich ulubionych złoczyńców. Ulubieńców tego tygodnia, którzy na pewno w sądzie będą często słyszeli zdanie Ej, a weź powtórz jeszcze raz, za co, za co tu jesteś? Pierwszy z nich to 21-latek, który w gminie Kisielice uciekał ciągnikiem przed ścigającym go radiowozem. I jeśli myślicie, do licha, może istnieje cień szansy, że mu się udało. No to nie mogło się udać, bo tym ciągnikiem to on jeszcze holował BMW. To ledwie przystawka w bufecie zbrodni, ponieważ teraz... W Radomsku pewien mężczyzna, nazwijmy go Wojtek, postanowił łamać się do banku. Za pomocą doniczki ta doniczka stała sobie na chodniku w ramach miejskiej zieleni. Wojtek ją wziął i wybił nią szybę. Oprócz doniczki miał też dwa promile, co spowolniło jego ruchy na tyle, że zdążyła przyjechać policja i aresztować go. Moim zdaniem, nawet gdyby udało mu się dostać do środka, to i tak nie zastraszyłby pracowników, bo stwierdziliby, że z tą doniczką to on przesadza. Dziękuję, kochani. Jestem fantastyczny. Ale którzy wam nic co teraz powiedzą! Kultura na Wenos. Co jakiś czas wraca, w tym tygodniu wróciła. Bo chciałbym Wam polecić fantastyczny film. Nazywa się angielski. Tytuł to jest Triangle of Sadness, polski w trójkącie. I żeby było jasne, to nie jest film dla każdego. Jest długi, ma też dłużyzny, ale jeżeli tak samo jak ja uwielbiacie obserwować ludzi w różnych sytuacjach, ich relacje, zależności, to co między nimi wynika, no to to jest dla Was prawdziwa uczta. Nie spoilując, powiem to, co zostało powiedziane już w trailerze. To jest satyra nowobogackich kryzysów, którzy mają już niewiele punktów stycznych z rzeczywistością zwykłych ludzi. Ale film jest podzielony na trzy rozdziały i to trzeci rozdział jest tym największym smaczkiem, bo pokazuje absolutnie przefantastycznie to, że nieważne, czy mamy do czynienia z demokracją, z komunizmem, patriarchatem, matriarchatem, nieważne, czy mamy do czynienia z ludźmi bogatymi czy biednymi, nigdy nie będzie czegoś takiego jak równość między ludźmi. Bo mamy w sobie gen przetrwania, który kiedy się aktywuje, ignoruje wszystkie wzniosłe idee o równości. Dostaje się tam wszystkim równo. Bogaczom, biednym, idealistom, którzy krzyczą niech będzie równość dla wszystkich, feministkom, szowinistycznym męskim świniom wszyscy obrywają. Piękny to był film, nie zapomnę go nigdy. I z ważnych rzeczy to jeszcze zwariowane melodie wrócą na ekrany. Tym razem jako film fabularny, w którym Kojot... Wiluś, on się po polsku nazywa Wiluś, ale to jest bardzo zła nazwa. Pozywa korporację ACME za te wszystkie wynalazki, które wybuchają mu w pysk w kreskówkach. To będzie miks filmu animowanego i aktorskiego, a producentem jest James Gunn, który odpowiada za ekranizację Strażników Galaktyki i Peacemakera. A Netflix, słuchajcie, jak spektakularnie strzela sobie w stopę. Jakiś czas temu zapowiedzieli, że będą walczyć ze współdzieleniem kont, czyli w praktyce wygląda to tak, że jeżeli macie wykupiony abonament na Netflixie, w ramach którego macie pięć kont, powiedzmy, i jedno konto jest wasze, drugie dziewczyny albo chłopaka, którzy z wami mieszkają, jedno konto jest dla dziadka w suwałkach, a inne konto jest dla waszej byłej albo byłego, bo chcecie patrzeć po filmach i serialach, które ogląda, czy jest sama, czy już kogoś znalazła. No to według Netflixa to jest nielegalne. Bo wprowadzają teraz zasadę, że można mieć kilka kont, ale w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Będziecie musieli teraz raz w miesiącu odpalić coś na komputerze albo telewizorze, aby serwis potwierdził, że to jest ta sama sieć Wi-Fi. W przeciwnym razie blokuje streaming na danym urządzeniu. Mało tego, jeżeli będziecie chcieli użyć Netflixa w podróży, będziecie musieli ich poprosić o specjalny kod, który umożliwi Wam używanie Netflixa poza domem. Na razie zaczynają z tymi absurdalnymi restrykcjami w Stanach, ale już na tym etapie, moim zdaniem, Disney, Amazon Prime, HBO Max, kto tam jeszcze jest, Apple TV, oni wszyscy powinni się zrzucić na największy w historii świata kosz z owocami i wysłać komuś, kto na to wpadł. Teraz proszę o uwagę wszystkich tych, którzy twierdzą, że a, tam w Nowej Zelandii to się nic nie dzieje. Raz na 15 lat kręcą tam jakiegoś władcę pierścieni, to wszystko. Nie, 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 nie. nie. Tam się dzieje. Bo zaraz obok nich, w Australii, podczas transportu z kopalni w mieście Newman do Perth, zgubiła się na trasie kapsułka wielkości 6 mm na 8 mm, czyli taka wielkości dwóch landrynek, które się skleiły, także nie da się ich rozkleić, a to wy częstujecie, więc trochę jednak szkoda. I problemy są dwa. Pierwszy, że zawiera radioaktywny izotop, który może wywołać chorbę popromienną bądź popromienne obarzenia. A drugi jest taki, że zgubiła się gdzieś na odcinku 1400 km. To mniej więcej trasa z Ełku do Bielsko-Białej, potem do Szczecina i dopiero z metą w Koszalinie, mieście, które dało światu dawno niewidzianego Jacka Stramika. No i służby apelują, aby każdy, kto przejeżdżał mniej więcej chociaż kawałkiem, fragmentem tej trasy, sprawdził oponę, czy taka psówka się gdzieś tam nie wbiła, bo mogą być kłopoty. Ale i większe gabaryty potrafią się zgubić. Jak ten nastolatek z Bangladeszu, który bawiąc się w chowanego z kolegami, był na tyle skuteczny, że znaleźli go 6 dni później w sąsiednim kraju. Schował się w kontenerze, który został załadowany na statek i odpłynął. Chłopak był wygłodzony i odwodniony, ale cały. No trzeba mu przyznać, ma rozmach z ale wracając do tej Nowej Zelandii i tego, że tam się niby nic nie dzieje. No to dzieje się, bo zaraz obok Nowej Zelandii, w Australii, nowe banknoty będą przedstawiały motywy rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Australia ostatecznie kończy z umieszczaniem na banknotach przedstawicieli brytyjskiej monarchii, którzy kiedyś wysłali tam żołnierzy, którzy tłumaczyli aborygenom, że od teraz aborygeni będą gośćmi na swoim kontynencie. No a skoro już jesteśmy przy skrajnej bezczelności, to wychodzi na światło dzienne program Villa Plus czyli program, gdzie przemysł. dajmy więcej papierza Czarnek, rozdał 40 milionów waszych pieniędzy, bo to z podatków, fundacjom, które wybrało ministerstwo, jego ministerstwo. Te 40 milionów poszło na nieruchomości. No i teraz uwaga, no nie jest zaskoczeniem, że te fundacje, które to dostały, to twory polityków PiS albo ich rodzin. Na przykład Fundacja Polska Wielki Projekt, założona przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego, dostała 5 milionów na zakup willi w warszawskim Mokotowie. Fundacja Michała Dworczyka, który kierował kancelarią Morawieckiego, dostała na zakup willi na warszawskiej Saskiej Kępie 4,5 miliona złotych. No i fundacja z tradycjami, która została założona 3 dni przed zakończeniem naboru do programu. Ale ta też kasę dostała. No i po kilku latach te milionowe wille przejdą na własność fundacji, co znaczy że będą mogły je albo sprzedać, albo wynajmować. Dopytywano o to przemysła więcej papierze czarnek, co to w ogóle znaczy, przez dziennikarzy. Zdenerwował się, że w ogóle, dlaczego, jakim jakim prawem w ogóle zadają mu takie pytania? I powiedział, że on nie ma sobie nic do zarzucenia, bo przynajmniej te pieniądze nie trafiły do lewaków. I to już jest kolejny poziom, bo zwróćcie uwagę na to, że najpierw są afery, które się gdzieś tam zamiata pod dywan i cicho, cicho nic się nie wydarzyło. Potem są afery, które wychodzą na wierzch, no i oczywiście się wtedy zaprzecza. Teraz są afery, no bo to jest afera, bądźmy szczerzy, rozdawanie pieniędzy swoimi, to takich grubych pieniędzy to jest afera. Rozdawanie pieniędzy swoim i nawet nie zaprzecza, tylko mówi, nie mam sobie nic do zarzucenia. Przecież następny etap, no to jest albo władza absolutna, albo zarzuty prokuratorskie. Nie ma nic pomiędzy. A teraz zapraszam na psindele, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu Uzo. Uzo to dwuletni bull terrier, który przebywa w domu tymczasowym. Wygląda jakby na spacerze miał podejść i zapytać, czy macie jakiś problem. Ale tylko dlatego, że się przejmuje i może ewentualnie posłużyć radą, jeśli ten problem jest do rozwiązania oczywiście. Na przykład macie za dużo porówek? Proszę bardzo, on to rozwiąże. Lubi się w domu poprzytulać, ale po tym, jak wcześniej się wybiega. A, no i do tego to jest pies obdarzony nielichą inteligencją. Jedni powiedzą, że to cwaniak, inni, że jest po prostu przedsiębiorczy. Dlatego świetnie sprawdzi się ktoś, kto będzie chciał z nim ćwiczyć, tak jak tutaj widzicie. No i uzo to łapówkarz. Pokażecie mu kawałek przysmaka i jest po sprawie. Uzna, że po co dyskutować, skoro można jeść. Jedzenie jest lepsze niż dyskusja. A, no i trochę lepiej się dogaduje z mężczyznami niż z kobietami. Znaczy, z kobietami też się dogada, ale mężczyzn lepiej słucha. Więc jeżeli poczuliście smyranie w okolicy klatki piersiowej, no widok tego wariata, no to dzwońcie pod ten numer, czeka na Was w Poznaniu. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i TropiCat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Często piszecie do mnie w listach Pozdrowienia od Listonosza. Karolu, staram się zdobyć chłopaka. On jeszcze nie wie, że mnie kocha, ale to kwestia czasu. Przygotowałam wszystko, dosłownie wszystko. Nawet ociepliłam te piwnice. Jak to mówią, dłuższe w piwnicy przykucie zwiastuje stałe uczucie. Gdzieś tak na pewno mówią, a poza tym rymuje się, więc to musi być prawda. Niestety, ciężko mi zwrócić jego uwagę. Pomyślałam, że może jeśli będę wyglądała jak te dziewczyny z Instagrama, to będzie łatwiej. Ale one wyglądają tak idealnie tyle pracują nad figurą są takie niesamowite. Czerpanie wzorców urody z Instagrama jest jak czerpanie wiedzy o świecie z TikToka. Nie rób tego. Jeżeli zastanawiacie się, albo zastanawialiście się ostatnio, hmm, ciekawe, czy ja w ogóle wyląduję w piekle, czy może w niebie, czy może gdzieś pomiędzy. No to ja tego nie wiem, oczywiście, bo was za słabo znam. Zamyśl już trochę ale nie aż tak dobrze. Ale mogę wam przynajmniej powiedzieć, ilu was tam będzie. A wiem to od księdza Romana Kneblewskiego, który to rozwiązał. Pisząc: Dziwisz się, że związki cudzołożne, czyli niesakramentalne bywają po ludzku tak udane, żyją zgodnie, bez kłótni i awantur, i prawie wszystko idzie im jak po maśle. A po cóż diabeł miałby im przeszkadzać, skoro zmierzają przestronną i wygodną autostradą do piekła? Więc, jeśli żyjecie bez ślubu, szczęśliwi, zakochani, no to w dobrym tonie jest od czasu do czasu podziękować księciu ciemności, że otacza was opieką. A w Polsce jest 46% par, które nie zarejestrowały swojego związku w kościelnych papierach. I czy wy jesteście z siebie dumni? Tacy szczęśliwi, zakochani, dumni z siebie jesteście, tak? Jak się spotkamy w piekle, to wezmę kilka niewyemitowanych odcinków newsów. To będzie mój wkład w rozrywkę. Możecie powiedzieć, ej, hola, Holla, a skąd wiesz, że w piekle będzie rozrywka? I ponownie wiem, ale nie od siebie, znaczy nie od siebie. Wiem, ale nie ze swojego doświadczenia, ale od ludzi, którzy są ekspertami. Popularny na TikToku pastor Gerald Johnson podzielił się opowieścią o tym, że w 2016 roku przeżył śmierć kliniczną i Bóg zesłał go do piekła, gdzie słychać było ludzką muzykę, ale w wykonaniu demonów. I powiedział też, że działa to też z drugą stronę, że demony czasami podszeptują słowa do piosenek artystom, którzy je wykonują na ziemi. Serio, to powiedział. To nie jest, to ja nie wymyśliłem tego. A, no do rzeczy, bo on słyszał w piekle piosenkę, uwaga, zastanawiacie się, co, co gra w piekle? Umbrella Riany. Reklama Shopi. Rozumiem. Jingle radiowe Media Expert. Oj, to, to bym rozumiał. Transmisja z karaoke w Kraśniku. Tak bym zrozumiał. No ale Riana, Umbrella... Plus przynajmniej za szczerość, że od razu powiedział, że wylądował w piekle. Jest też opcja w ogóle nie pójścia do piekła albo do nieba. W ogóle nigdzie nie pójścia. Tych opcji w ogóle robi się coraz więcej. Po pierwsze, z jakiś czas będzie można przenieść się do rzeczywistości wirtualnej, skopiować swój mózg jeden do jednego. Po drugie, możecie być ateistą. Jeżeli nie wierzycie w piekło, no to trudno pójść gdzieś, w co się nie wierzy. No i jest trzecia opcja. Naukowcy starają się i w zasadzie już im wyszło: odwrócili proces starzenia. Testy na myszach pokazały, że ich technika działa. Nie tylko są w stanie cofnąć proces starzenia, ale też go przyspieszyć na życzenie. Mówiąc bardziej obrazowo, odkryli, że nasze komórki przechowują coś w rodzaju kopii zapasowej z młodości i można ją aktywować za pomocą określonych komórek macierzystych. Wtedy określone komórki zaczynają się regenerować, jak w młodości. Na przykład stara mysz, która ze względu na swój wiek straciła wzrok, odzyskała go, aktywując odpowiednie komórki podobnie z komórkami mięśniowymi czy komórkami mózgu no i teraz, po testach na myszach Czas na testy na naczelnych. Za wszystkim stoi David Sinclair, który brz no, brzmi jak postać z serialu science fiction. David Sinclair. Odwrócenie starzenia postawił sobie za cel w życiu i wygląda na to, że skutecznie. I powiem wam szczerze, ja tego nie czuję. Nieśmiertelność dla wybranych to brzmi jak. To już było poruszane w wielu filmach i serialach science fiction, i nigdy nie kończyło się dobrze. Na szczęście przed nim jeszcze wiele problemów i wyzwań, bo na przykład nie wiedzą w jaki sposób odmłodzić wszystkie komórki jednocześnie. Chyba, że uda im się pobrać próbkę krwi od Krzysztofa Ibisza. W interesie przeciwników tej technologii jest to, żeby oni się nigdy nie spotkali. I Japończyków też trzeba trzymać od nich z daleka. Bo nie dość, że Noriaki Kasai został w tym sezonie najstarszym skoczkiem w Pucharze Świata w wieku 50 lat, to w wieku 55 lat Kazuyoshi Miura został zawodnikiem drugoligowego portugalskiego klubu. I wymyśliłem, jak sabotować pracę tych od nieśmiertelności. Należy podesłać im Wayne'a Rooney'a. Legenda Manchesteru United wygląda teraz tak. I uwaga, moi drodzy, on ma 38 lat. On jest młodszy ode mnie. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, boję się, że moja starość może być taka, wiesz, no nudna. Mam taki lęk, że będę liczył czas od powtórę krancza do nowego sezonu ojca Mateusza, gdzie nie jeździ już rowerem, a lata dronem i jest w połowie cyborgiem, ale nie górę albo dół cyborga, raczej tak bok jeden, że z prawej strony jest cyborgiem, a z lewej księdzem jeszcze. Nieważne, muszę przeczytać początek listu, bo co ja w ogóle piszę? Aha, no nuda na starość, jak zrobić, żeby jej nie było? Weź dorać, co ci zależy. Rób to, na co masz ochotę i nie przejmuj się tymi, którzy cię zazdroszczą. I to wszystko w tym. Jeszcze jedno, bo wojskowi znaleźli tę kapsułkę tą w Australii, tą radioaktywną. Tylko że dowiedziałem się o tym już w momencie, kiedy nagrałem i zmontowałem cały odcinek, więc po prostu doklejam to teraz dla was, żebyście byli absolutnie na bieżąco. Znaleźli, przeczesali pustynię. znaczy mówią, że znaleźli. No, zakładam, że tak. I oczywiście życzę wszystkim w Australii dużo zdrowia, ale po cichutku trzymam kciuki, żeby oni ją znowu zgubili, to byłoby tak zabawne. I co mówicie, że w Nowej Zelandii nic się nie dzieje? A zaledwie 2000 km daleka heca? No. Nie ma co tak. Uprzedzenia są złe. Odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronite, dla tych, którzy oglądają reklamy do końca, albo 30 sekund, jeżeli jest dłuższa. E, dla tych, którzy mają YouTube Premium też, bo tam też coś z tego skopuje. Dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują i dla was przysłacie mi masę fantastycznych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić, piszcie z mnie na Karol Mozolewski, albo na Facebooku, na fanpage, nie na prywatny, albo na Instagramie, albo najprościej na maila Newsy Gmail.com. Kolejny odcinek. W piątek o 19.00, jak zawsze. Do zobaczenia. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Cześć. Bo stwierdziliby, że z tą doniczką to on przesadza. Teraz proszę uwagę wszystkich tych, którzy twierdzą, że a tam no, w Nowej zda... Ale nie, że górę albo dół cyborga. Raczej jak. Raczej tak.